Mogliście trochę za nią stęsknić, bo ostatnie spotkanie z pierwszą ligą miało miejsce prawie 3 miesiące temu. Przez ten okres piłkarze GKS-u Tychy intensywnie przygotowywali się do startu rundy wiosennej. Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza pracowali głównie nad siłą, szybkością i taktyką. Czekamy z niecierpliwością, tak jak było podane na konferencji. Zimowy okres jest długi i czekam na tą adrenalinę, rywalizację o punkty. Okres przygotowawczy, a liga to jest troszkę inny sport, inna dyscyplina sportu, bo tutaj nie ma możliwości właśnie rywalizacji o punkty. Przygotowania odbywają się często gęsto na sztucznych nawierzchniach, tak? Natomiast tu przychodzi troszkę innych zewnętrznych jeszcze czynników, które powodują, że tak naprawdę w tej rywalizacji gdzieś tam wychodzi, w jakimś stopniu jest ktoś przygotowany. No i ja oczywiście, ja jestem głodny meczów i głodny właśnie walki o 3 punkty. Tyszanie mogą być głodni zwycięstw. Po spotkaniach sparingowych wielu kibiców czuje mały niedosyt. Na 9 rozegranych meczów kontrolnych trójkolorowi odnieśli tylko jedno zwycięstwo i raz zremisowali. To jednak może okazać się mało istotne, bo w ubiegłym roku sytuacja zimą wyglądała bardzo podobnie. Z kolei w rundzie wiosennej zespół był rewelacją rozgrywek. Uważam, że mieliśmy wykonać jakiś plan, ciężką pracę. Graliśmy po 45 minut. Przed sparingami zawsze były dwie ciężkie jednostki, więc nikt nie lubi przegrywać sparingów, czy gierek wewnętrznych, czy jakiejś rywalizacji nie lubi przegrywać. Ale to był cel, żeby dobrze się przygotować i zdobywać punkty w lidze. W zdobywaniu kompletu punktów mają pomóc nowi zawodnicy. W zimowym okienku transferowym Tyszanie wzmocnili głównie sektor ofensywny. Do GKS-u dołączyli Kacper Laskoś, Artur Siemaszko, Łukasz Sołowiej, Paweł Szołtys i Mateusz Miątkowski. Dużo czasu nie trzeba, bo tak naprawdę środowisko piłkarskie to jest małe środowisko i pomimo tego, że rzeczywiście jestem tu tylko 2 tygodnie i wcześniej tak naprawdę nie znałem, miałem tylko okazję chwilę trenować z Kubą Wojtusem w Miedzi Legnica. Pozostałych piłkarzy nie znałem, to mimo wszystko to jest tak wąskie środowisko, że wszyscy o sobie dużo wiemy i tak naprawdę poprzez taką drogę pantoflową, można powiedzieć, część zespołu już w jakiś sposób znałem, zanim tu przyszedłem. Ja mam nadzieję, że bardzo pozytywnie, tak jak to miało miejsce rok temu w Miedzi Legnica, wejdę do zespołu, zdaję sobie sprawę, że jestem napastnikiem, że ode mnie się wymaga tego, żeby strzelać bramki. Ja jestem na to gotowy i liczę, że sprostam oczekiwaniom kibiców. Trener GKS-u Tychy w tej chwili na papierze ma do wyboru 4 napastników. W sobotnim spotkaniu przeciwko Stomilowi Tyszanie zagrają najprawdopodobniej tylko jednym. Nowy snajper trójkolorowych liczy nie tylko na debiut, ale przede wszystkim na premierowe trafienie w nowym zespole. W ten sposób się przygotowuję do meczu ze Stomilem Oszczym z myślą właśnie, że wyjdę w podstawowym składzie. Natomiast rzeczywiście ja tutaj piłkarzy poznaję i jestem tego typu zawodnikiem, który szuka gry w polu karnym. Jeśli tam będą mi dostarczane piłki, to myślę, że będę wykorzystywał te sytuacje, które mi koledzy będą stwarzali. Jutro piłkarze GKS-u Tychy wiosnę zainaugurują w Olsztynie. Jeszcze kilka tygodni temu nie było to jednak takie pewne. Stomil miał bardzo poważne kłopoty finansowe i problemy ze skompletowaniem meczowej 18. W końcu jednak znalazł się inwestor i sobotnie spotkanie odbędzie się zgodnie z planem. Przypomnijmy sobie tamtą rundę też zimową, jak zaczynaliśmy. Zaczęliśmy od 3 zwycięstw i mi się wydaje, że to jest taki kop dla drużyny, gdzie z automatu jakby łatwiej jest iść dalej. Niż zacząć od porażki. Stomil zimę spędził w strefie spadkowej. Podopieczni Piotra Zajączkowskiego tracą 3 punkty do bezpiecznego miejsca. Tyszanie z kolei nad sobotnimi rywalami mają 7 punktów przewagi. My akurat mamy pewne założenia taktyczne, że u nas akurat co by przeciwnik nie wymyślił, co jakby się nie zachowywał, szczególnie przy stałych fragmentach gry, akurat nie może być zaskoczenia. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o Stomil. Nie chciałbym się tutaj rozwijać nad tym, jak pomyślą na ten temat przeciwnicy. My po prostu musimy zagrać tak, jak graliśmy w większości meczy na wyjeździe, czyli nasze, powiedziałbym, nasz styl gry, czy nasze wahania formy praktycznie odbiegają od tego, jak się prezentujemy w meczach domowych. Na pewno położymy akcent przede wszystkim na to, że mecz trwa 90 minut i nie zawsze się da
ze względu na przeciwnika mecz zakończyć po 20 czy po 25 minutach. Jesteśmy w stanie zrobić w każdym momencie różnicę przy naszym potencjale, powiedziałbym, stricte piłkarskim. W sobotnim spotkaniu pod znakiem zapytania stoi tylko występ Dawida Abramowicza. Z kolei dla Łukasza Sołowieja i Artura Siemaszko będzie to powrót do Olsztyna. Sołozimą Warmię i Mazury zamienił właśnie na Tychy. Z kolei Siema rozpoczynał tam swoją przygodę z piłką. Krótki odsuniłeś. Nie mów mu, tylko strzelaj. Początek jutrzejszego meczu o godzinie 16:00. Relacja tekstowa na oficjalnej stronie GKS-u Tychy.